Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy wykład ma tytuł Gdzie się podziało złoto SS? Wiosną 1944 roku, kiedy stało się jasne, że upadek III Rzeszy jest tylko kwestią czasu, sojusznicze administracje rządowe oraz służby dyplomatyczne i wywiadowcze rozpoczęły operację Safe Haven, tropienie niemieckiego majątku przerzucanego potajemnie do krajów neutralnych. Celem tego ambitnego programu było ograniczenie niemieckiej penetracji gospodarczej poza granicami Rzeszy, zapobieżenie zatajeniu przez III Rzeszę majątku w krajach neutralnych, zagwarantowanie, że majątek nagromadzony przez III Rzeszę będzie mógł zostać skonfiskowany i przeznaczony na odbudowę zrujnowanej Europy oraz niedopuszczenie do ucieczki niemieckiej elity nazistowskiej i przestępców wojennych. Informacje zebrane w ramach tej operacji posłużyły do tworzenia planów powojennego uformowania Niemiec w takim kształcie, aby nie miały już potencjału ekonomicznego do wywołania kolejnej wojny. Istotnym elementem tych planów było przejęcie majątku III Rzeszy, w tym złota, nagrabionego przez Niemców w całej okupowanej Europie. Operacją Safe Haven i przygotowanie kolejnych koncepcji przyszłości Niemiec trapiły od początku międzyalianckie spory polityczne i międzyresortowe. Miały one jednak w dużej mierze wymiar teoretyczny, aż w pierwszym tygodniu kwietnia 1945 roku gruchnęła wiadomość, że żołnierze amerykańskiej III Armii generała George'a Pattona odnaleźli w kopalni Kaiseroda w mieście Merkers w Turyngii złoto w sztabach i monetach warte, no bagatelka, 238,5 miliona przedwojennych dolarów. I przy okazji powiem, że poniższe wszystkie wyceny, które tu będę podawał, są w przedwojennych dolarach po kursie złota 35 dolarów za jedną uncję troi, czyli za 31,1 grama. Ukryte w podziemnym skarbcu złoto, kosztowności i dzieła sztuki wywieziono w szybkim tempie do Frankfurtu nad Menem, bowiem miasto Merkers i kopalnia pełna skarbów leżały w strefie, którą w Jałcie przyznano Związkowi Sowieckiemu. Po zakończeniu ewakuacji jej szef, pułkownik Bernard Bernstein, specjalista od spraw finansowych, i kilkunastu ludzi jego ekipy specjalnej wyjechało jeepami w rajd po oddziałach Banków Rzeszy na terenach zajętych przez wojska amerykańskie i brytyjskie, a plonem tej wyprawy były sztaby i monety oszacowane na ponad 14 milionów dolarów. Złoto, odnalezione później przez inne alianckie jednostki wojskowe w różnych skrytkach w Niemczech i w Austrii, wyceniono na prawie 10 milionów dolarów. W sumie w skarbcu zarekwirowanego oddziału Reichsbanku we Frankfurcie nad Menem, gdzie mieściła się tak zwana składnica wymiany zagranicznej, złożony był kruszec wart 262 213 tysięcy dolarów. Mniej więcej pół na pół w sztabach i monetach. Na podstawie różnych ocalałych i przechwyconych dokumentów Reichsbanku Wydział Finansowy Kwatery Głównej Sił Alianckich wyliczył, że wojska amerykańskie zgromadziły we Frankfurcie 98,6% złota, jakie III Rzesza posiadała w ostatnich dniach, a właściwie tygodniach wojny. Do danych pochodzących z bankowego bilansu na dzień wywozu złota z Berlina brakowało 92 sztab i 147 worków złotych monet na kwotę około 3,5 miliona dolarów. Podczas ewakuacji złota z Weimaru zagubiło się 50 sztab. 40 sztab wysłanych z Berlina do Merkers nie dotarło do kopalni Kaiseroda. Dwie sztaby ukradziono lub zgubiono w trakcie ewakuacji skarbca w Erfurcie. Nie znaleziono nigdzie 147 worków złotych monet złożonych do depozytu w Magdeburgu. Wojska sowieckie wygarnęły ze skarbców Reichsbanku złoto warte 4 300 000 dolarów, czyli można przyjąć, że rachunek się mniej więcej zgadza. Znajdujące się w gestii administracji rządowej złoto III Rzeszy zostało więc niemal w całości policzone i odnalezione. I mówienie dzisiaj o złotym pociągu, w którym są skarby III Rzeszy, jest niemożliwe.
Nieprawdą, dlatego, bo złota III Rzeszy tam na pewno nie ma. III Rzeszy, podkreślam, rządowego. Bez odpowiedzi pozostało natomiast pytanie, ile nagromadzono i co się stało ze złotem i skarbami, które były w gestii SS. To jest zupełnie co innego. Nie wyceniono na przykład znalezionych w kopalni Kaiseroda 207 worków, walizek, kufrów i pudeł z łupami SS. Reichsführer SS i policji Heinrich Himmler miał ambitną wizję utworzenia przemysłowego imperium SS, w którym więźniowie zarządzanych przez SS obozów koncentracyjnych będą produkować uzbrojenie dla oddziałów Waffen-SS oraz różne dobra dla przyszłych regionów osiedleńczych SS na zdobytych terenach wschodnich. Tworzone w krajach bałtyckich i w Siedmiogrodzie, kolonie SS miały opasywać ziemie zamieszkałe przez polskich podludzi i zgodnie z wytycznymi, cytuję, zdławić je ekonomicznie i biologicznie. W marcu 1941 roku Adolf Hitler wezwał generalnego gubernatora okupowanych ziem polskich, czyli tzw. generalnej guberni, Hansa Franka. Dyskretne spotkanie miało ponoć prywatny charakter i nie sporządzano protokołu. Po spotkaniu Frank powiedział najbliższym współpracownikom w administracji generalnego gubernatorstwa, że Führer postanowił w ciągu 15-20 lat uczynić ten region ziemiami czysto niemieckimi. Planowana czystka etniczna miała objąć nie tylko Żydów, ale również Polaków. Tam, gdzie obecnie mieszka 12 milionów Polaków, będzie pewnego dnia mieszkać od 4 do 5 milionów Niemców, obiecywał Hans Frank. Program ten wpisywał się w dalekosiężne plany Reichsführera SS. Ale świadom budżetowych ograniczeń III Rzeszy, Himmler uzgodnił z ministrem gospodarki i zarazem prezesem Reichsbanku Walterem Funkiem oraz ministrem finansów Lutzem Schwering-Vorkrossig zasady samofinansowania imperialnej wizji SS. W wyniku tych ustaleń 12 sierpnia 1942 roku Himmler skierował do wyższych funkcjonariuszy SS i policji na terenach wschodnich ogólnik zobowiązujący ich, aby skonfiskowane u Żydów cenne przedmioty i metale szlachetne przesyłali do Głównego Zarządu Administracji Gospodarczej SS, który rozdysponuje je odpowiednim instytucjom Rzeszy. Kilka tygodni później prezes Reichsbanku Walter Funk wezwał zaufanego wiceprezesa Emila Pula i przekazał mu życzenie Himmlera, aby bank przejął w zarząd kosztowności, jak to określono, zdeponowane przez mieszkańców wschodnich terenów okupowanych, gdyż SS nie posiada odpowiednio bezpiecznej infrastruktury. Funk doradził zastępcy: nie zadawaj żadnych pytań. Operacyjne szczegóły Pul miał ustalić z szefem tej administracji gospodarczej SS, a zarazem inspektorem obozów koncentracyjnych Oswaldem Polem. Prezesi Banku Rzeszy uradzili, że im mniej wiadomo o całej operacji, tym lepiej. Nikomu ani słowa o pochodzeniu przywożonych do skarbca kosztowności. Nie będzie się prowadzić protokołów ze spotkań i notatek z rozmów. Dostarczaniem tzw. depozytów miało się zajmować wyłącznie SS. Oficjalną informację o ich istnieniu podano w Reichsbanku zaledwie kilkunastu osobom. Pul wtajemniczył tylko dyrektora Reichsbanku Fromknechta, który zarządzał skarbcami, oraz kierownika Wydziału Metali Szlachetnych Alberta Thomsa. Funk i Pul doskonale wiedzieli, co to są za depozyty w rozumieniu administracji SS. Byli świadomi, że przywożone są z obozów śmierci, gdzie zadaniem więźniów z tak zwanego Sonderkommanda było ograbianie zwłok zagazowanych. Wyrywano obcęgami zęby ze złotymi i srebrnymi koronami lub dużymi plombami, odcinano palce z obrączkami lub pierścionkami, wyrywano kolczyki z uszu. Szczegóły logistyczne Pul uzgodnił z Brigadefiurerem SS Karlem Hermannem Frankiem oraz Obergruppenfiurerem SS Karlem Wolfem. Po stronie banku przyjmowanie i upłynnianie depozytów powierzono Thomsowi. Zwrócił on Pulowi uwagę, że będzie potrzebował ekspertów zewnętrznych, którzy wycenią przywożone kosztowności,
a zwłaszcza zapowiadaną biżuterię. W tej sytuacji trudno będzie zachować konieczną dyskrecję. Po dyskusji postanowiono zastosować procedurę sprawdzoną w 1938 roku po Kristallnacht, kiedy skonfiskowany majątek żydowski przekazano do sprzedaży do Lombardu Municypalnego w Berlinie, a bank odebrał później uzyskany dochód. Pierwszy depozyt złożono 26 sierpnia 1942 roku. Dostarczył go Hauptsturmführer SS Bruno Mellmer, który przybył do banku dla niepoznaki po cywilnemu. No ale tak jak to w Niemczech, konspiracja tam nie kwitnie i nie było wątpliwości, kogo reprezentuje Mellmer, gdyż poobijane kufry i walizki oraz brezentowe worki wnosili SS-mani w mundurach. Wyładunek pierwszego transportu zajął 4 dni. Każdy pojemnik otrzymał etykietę Mellmer. Pojemniki były różne. W obozach śmierci pakowano w to, co miano pod ręką, co przywieźli ze sobą ludzie zapędzani do komór gazowych. Zawartość sortowano tylko z grubsza. W skrzyni odnotowanej w dokumentacji pod pozycją 71 było przykładowo 1536 bransoletek damskich ze złota, srebra i laki. Do innej skrzyni wrzucono 2656 złotych kopert od zegarków. W jeszcze innej było 850 tysięcy okupacyjnych polskich złotych. Niektóre walizki pełne były srebrnych sztućców. Były kufry pełne złotych i srebrnych spinek do mankietów koszuli, szpilek do krawatów, naszyjników z pereł. Mellmer przywoził transporty nieregularnie. W sierpniu 1942 roku tylko jeden. We wrześniu 3, w listopadzie znów 1. W listopadowym depozycie po raz pierwszy dostarczono złote mostki dentystyczne oraz zerwane z zębów złote i srebrne korony. Był to już odtąd stały składnik transportów i to dostarczany w sporych ilościach. Pośrednią drogą przez Lublin, gdzie rabunek prowadzono w ramach akcji Reinhardt, dotarło do Reichsbanku złoto złupione mieszkańcom Warszawy. W lipcu 1942 roku Oberführer SS Wiegand zawiadamiał sekretariat Himmlera, że już przesłał z Warszawy do Lublina 2 tony starego złota i zebrał kolejne 629 kg. W Lublinie mieściło się dowództwo akcji Reinhardt prowadzonej w ramach ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Generalnej Gubernii i regionie białostockim. Jej najważniejszym ośrodkiem był obóz zagłady na Majdanku, ale termin Majdanek nie pojawiał się w niemieckich dokumentach. Obóz, który w planach Hitlera miał być większy niż Auschwitz-Birkenau, nosił początkowo nazwę Obóz Jeńców Wojennych Waffen-SS Lublin i dopiero w lutym 1943 roku został przemianowany na Obóz Koncentracyjny Lublin. Kierujący akcją Reinhardt, Gruppenführer SS Odilo Globocknik, dowódca SS i policji dystryktu lubelskiego Generalnej Gubernii, meldował w lutym 1943 roku, że w uzupełnieniu zagranicznych walut, biżuterii, zegarków i srebrnych monet odesłał do Berlina 1775 kg złota w sztabakach i monetach. W raporcie końcowym akcji napisał, że zebrano łącznie 2909 kg złota wartości ponad 8 milionów marek oraz złote monety wartości 1 736,5 tysiąca marek. Gruppenführer SS August Frank z administracji gospodarczej SS w szczegółowym okresowym raporcie dla Himmlera datowanym 13 maja 1943 roku chwalił się, że pozyskano już 94 tysiące męskich i 33 tysiące damskich zegarków, 25 tysięcy wiecznych piór oraz znaczną ilość brzytew i żyletek. Skarżył się przy tym, że nie wiadomo co zrobić z cennymi monetami numizmatycznymi, złotymi piórami wiecznymi i ołówkami automatycznymi oraz z wartościowymi kolekcjami filatelistycznymi i zabytkowymi zegarami, których nie można od tak przekazać Wehrmachtowi do użytku żołnierzy. W korespondencji wewnętrznej SS przedmioty stanowiące depozyty określano mianem żydowskie mienie pochodzące z paserstwa lub kradzieży.
a w Reichsbanku zapisywano je na specjalne konto utworzone o nazwie Mellmer, od nazwiska pierwszego dostawcy pierwszego transportu. W bankowych księgach termin SS nigdzie się nie pojawiał. Uzyskane z upłynnienia depozytów kwoty bank wpłacał na konto o nazwie Max Heiliger w Głównym Biurze Obrachunkowym Rzeszy w Ministerstwie Finansów. Człowiek o nazwisku Max Heiliger nie istniał. Konto należało do SS. Ale wiedzieli o tym nieliczni. Przelewane kwoty były znaczące. Dokonany 27 października 1942 roku przelew opiewał na 1 184 375 Reichsmarek oraz 59 feników. I obejmował trzy pierwsze transporty przewiezione przez Mellmera. W dokonanej po wojnie analizie zachowanych dokumentów ustalono, że transportów takich było w sumie 76. Najpierw depozyty dostarczał osobiście Hauptsturmführer SS Mellmer, a w ostatnich miesiącach wojny zastąpił go Sturmführer Furch. Na podstawie zachowanych potwierdzeń przelewów ustalono, że na konto Max Heiliger Bank Rzeszy przekazał prawie 23,5 miliona Reichsmarek, czyli niemal 9,5 miliona dolarów, licząc po obowiązującym w czasie wojny kursie niecałe 2,5 marki za dolara. Segregacją zawartości depozytów zajmowali się pracownicy Reichsbanku, którzy co najmniej od początku 1943 roku byli świadomi ich źródła, bowiem wysyłane do Berlina skrzynie, kufry i walizki nadawcy zaopatrywali w etykiety Lublin lub Auschwitz. Dla pracowników Wydziału Metali Szlachetnych nie było tajemnicą, że są tam obozy śmierci, ale nikt nie robił niepotrzebnych uwag. Papiery wartościowe i banknoty różnych państw przekazywano do działu walutowego, złote sztabki, monety, biżuterię i inne kosztowności do działu metali szlachetnych. Biżuteria w dobrym stanie trafiała na licytację w berlińskim lombardzie municypalnym lub była wywożona za granicę. Wyroby ze złota wysokiej próby oraz obrączki ślubne przesyłano do mennicy pruskiej, gdzie przetapiano je na sztabki, którym nadawano fałszywe i antydatowane sygnatury dla ukrycia źródła pochodzenia. Złoto gorszej próby przekazywano do rafinacji w wyspecjalizowanej firmie Degussa. Degussa to jest od Deutsche Gold und Silber Scheidenanstalt, czyli to były zakłady rafinacji metali szlachetnych i produkcji chemikalii, w tym cyjanowodoru używanego w komorach gazowych obozu Auschwitz-Birkenau. Obecnie ta firma znakomicie prosperuje i istnieje i jest znanym i szanowanym producentem stopów dentystycznych. Złoto pochodzące z depozytów SS zostało w czasie wojny sprzedane głównie do Szwajcarii. Szwajcarzy przyznali się, ale dopiero w 1998 roku, że trzy sztaby złota o numerach 36903, 904 i 905 oraz łącznej wadze ponad 37,5 kg pochodziły z siódmego depozytu dostarczonego przez Mellmera 27 listopada 1942 roku. Bank Rzeszy przywiózł je do Berna i sprzedał Schweizerische Nationalbank, czyli Bankowi Narodowemu Szwajcarii, 5 stycznia 1943 roku. Narodowy Bank Szwajcarii wprowadził sztaby dalej do międzynarodowego obiegu. Zachował się dokument świadczący, że do sztab z holenderskich monet wyprodukowanych w mennicy pruskiej dodano 37 kg złota z depozytów Mellmera i po sfałszowaniu oznakowania Kruszec stał się anonimowy. 83% tych sztab nabył Bank Narodowy Szwajcarii, a resztę włoskie Banca d'Italia oraz Banco Commerciale Italiana. I na tym ślad się urywa. Według wyliczeń Międzynarodowej Komisji Ekspertów Niemcy sprzedali w sumie Szwajcarii 2580 kg złota, które przeszło przez konto Mellmer. Olbrzymią większość nie bezpośrednio przez Państwowy Bank Rzeszy, ale okrężną drogą przy pomocy dwóch największych banków komercyjnych.
Zgodnie ze znalezionymi po wojnie dokumentami Banku Rzeszy, 673 kg złota z konta Mellmer sprzedano Deutsche Bank, temu bankowi, który ma dzisiaj takie kłopoty finansowe. I bliżej nieznaną ilość Dresdner Bank. Oba banki sprzedały to złoto dalej. Część w Szwajcarii, część na wolnym rynku w Turcji. No nic dziwnego, że dzisiaj doradca prezydenta Turcji do spraw ekonomicznych radzi, aby to jednak fundusze tureckie i wykupiły teraz ten znajdujący się w dużych kłopotach Deutsche Bank. No cóż, stare kontakty przydają się i dzisiaj, po kilkudziesięciu latach. Czy w praniu złota zagrabionego zwłoką ofiar komór gazowych uczestniczyły też inne niemieckie banki komercyjne? Nie wiadomo. Dokumenty nie zachowały się, a przynajmniej nie zostały nigdy ujawnione. Można się też tylko domyślać, co stało się z resztą złota SS. Już w 1943 roku z polecenia szefa kancelarii NSDAP i osobistego sekretarza Adolfa Hitlera, Obergruppenführera SS Martina Bormana, rozpoczęto ewakuację złota do Argentyny. Transport sztabek i monet do południowej Hiszpanii nadzorował słynny dowódca niemieckich oddziałów specjalnych, Obersturmbannführer SS Otto Skorzeny. Potem oficer Abwehry, kapitan Dietrich Niebuhr, przejmował transport i odpowiadał za załadunek na okręty podwodne Kriegsmarine. W Argentynie operacją kierował generał Wilhelm von Faupel, były ambasador III Rzeszy w Hiszpanii. Z przechwyconych sprawozdań niemieckich, przechwyconych przez wywiad amerykański, przez OSS, wynika, że 6 ubotami szlakiem tym przerzucono do Argentyny 550 tysięcy uncji złota, 3500 uncji platyny, prawie 4700 karatów diamentów, przepraszam, setki dzieł sztuki oraz tysiące złotych monet. W Szwajcarii niemieccy handlarze sprzedawali brylanty przywożone do Berna przez kurierów w poczcie dyplomatycznej niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dowożone 2 razy w miesiącu przez specjalnego kuriera diamenty jubilerskie, niemiecki konsulat w Sztokholmie dostarczał szwedzkim firmom handlującym dyskretnie z III Rzeszą. Po wojnie na poczcie w miasteczku Plauen w Saksonii, wyzwolonym przez armię amerykańską, żołnierze odkryli potężny skarbiec z pancernymi drzwiami. Nie wiedzieli, że był to rezerwowy skarbiec Reichsbanku na wypadek zagrożenia alianckimi nalotami. Wysadzili pancerne drzwi i w środku znaleźli 35 worków sztab złota i srebra zdeponowanych tydzień wcześniej na nazwisko Heinrich Himmler. W skarbcu znajdowała się również prywatna kolekcja numizmatyczna Reichsführera SS i policji oraz worki pełne złotych 20-dolarówek. Przesłuchiwany 26 kwietnia naczelnik poczty zeznał, że łącznie w skarbcu było prawie 900 kg złota i złotych monet. No to było prywatne konto Himmlera i prywatny skarb. No ale poza tym, a wiadomo, że prowadzone przez Reichsbank specjalne konto Mellmer nie było jedynym miejscem, gdzie trafiały kosztowności wysyłane z Auschwitz, Majdanka oraz innych obozów koncentracyjnych. Bank Rzeszy był jedną z wielu niemieckich instytucji, które otrzymywały złoto, waluty i cenne przedmioty rabowane skazanym na powolną śmierć lub wysyłanym do komór gazowych. Wiele można byłoby się zapewne dowiedzieć z dokumentów administracji gospodarczego planu 4-letniego, którego komisarzem był zazdrosny o sukces złotego pomysłu Himmlera Reichsmarschall Hermann Göring. Ciekawe dokumenty mogą być również w zasobach archiwalnych niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zajmowało się sprzedażą zagrabionej biżuterii w krajach neutralnych. Nie są niestety dostępne dokumenty alianckiej trustronnej komisji do spraw restytucji złota monetarnego, która po wojnie przez dziesiątki lat oddawała różnym krajom kruszec, którzy Niemcy skonfiskowali z ich rezerw złota w trakcie okupacji. Dziwne, ale amerykańskie władze nie zmikrofilmowały
26 teczek akt Konta Mellmer, chociaż pieczołowicie sfotografowano mniej dramatyczne dokumenty Reichsbanku. Teczki te wraz z innymi archiwaliami Banku Rzeszy przekazano jego następcy Bank Deutscher Länder, który potem został przekształcony w państwowy Bundesbank. I tak się jakoś dziwnie stało, że w latach 1970 dokumentalne dowody krwawego złota SS zaginęły i już ich nie znaleziono. W 1998 roku naciskane niemieckie archiwum państwowe potwierdziło, że po zgodzie Federalnego Ministerstwa Finansów zniszczono w grudniu 1976 roku prawie 900 teczek dokumentów byłego Reichsbanku. I jeszcze jedna taka notka, znamienna. W ostatnich tygodniach wojny specjalna grupa ekspertów z 13 krajów z narażeniem życia ratowała przed zniszczeniem i kradzieżą cenne dzieła sztuki. Po wojnie formalnie przekazano je Bawarskiej Galerii Państwowej. Przekazano ich ponad 10 600. Były to dzieła sztuki uratowane. I zobowiązano Bawarską Galerię Państwową do odszukania i zwrotu tych dzieł właścicielom lub raczej ich spadkobiercom, gdyż w większości zrabowano je ludziom wysyłanym na śmierć. Teraz wychodzi wszakże na jaw, że Bawarskie Muzeum owszem oddało albo sprzedało za bezcen wiele dzieł, ale prominentom III Rzeszy lub ich potomkom. Henriette von Schirach, żona lidera Hitlerjugend, odzyskała z powierzonego galerii depozytu obraz pędzla Jana van der Heydes, widok na Holenderski Plac. Obraz ten jej ojciec nabył za grosze po skonfiskowaniu go żydowskiemu małżeństwu Gottlieba i Matyldy Kraus, którzy uciekli z Wiednia w 1938 roku i zostawili obraz w Wiedniu. Zwrotu skonfiskowanych jej po wojnie dzieł sztuki domagała się także Emma Göring, wdowa po marszałku Rzeszy Hermanie Göringu, słynnemu z rabowania cennych dzieł sztuki w całej okupowanej Europie. Akta związane z jej wnioskiem Bawarska Galeria uważa jednak za tajne i nie udostępnia nikomu. Proszę Państwa, im dalej od wojny, tym niżej upada kurtyna zasłaniająca skarby III Rzeszy. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękujemy panu doktorowi. Oczywiście przechodzimy do pytań, których już trochę zgromadziliśmy na naszym czacie. Zachęcam jeszcze do ich zadawania. I pierwsze zadaje seminarzysta o pseudonimie Luk Woszczu. Akurat jest niezwiązane z tematem dzisiejszego wykładu, no ale takie pytania też zadajemy. Mam pytanie niezwiązane z tematem. Co pan doktor Brzeski myśli o działaniach pana Grzegorza Brauna i doktora Przybyła oraz Korwina? Czy są oni tubami propagandowymi Rosji? Kto to jest doktor Przybył? Do tego nie wiem, więc tutaj się nie wypowiem. To jest osoba, która realizuje różnego rodzaju wykłady, chyba na kanale Na Argumenty, z tego co pamiętam. Nie wiem, więc tutaj się wypowiadać nie będę. Korwin ma u mnie w sercu ciepły kącik. Już kiedyś to raz opowiadałem dlaczego. Niechcący mi pomógł, bo my się znamy od bardzo dawna, i niechcący kiedyś mi pomógł i jego pomysł na drukarki i maszyny do pisania, z którego ja się przed laty bardzo śmiałem, jakieś małe 15 lat później niesłychanie mi pomógł, kiedy moja drukarka była w tarapatach, a ja musiałem coś bardzo szybko wydrukować, więc mam dla niego ciepły kącik w serduszku, ale z drugiej strony w kwestiach politycznych to, jak to się mówi, głupota albo sabotaż. I nie wiem, czy nie jestem do końca pewien. W każdym razie to, co on robi i to, co mówi, bardzo mi się nie podoba i uważam za... Być może, jeśli nie tubę, bo być może to jest za daleko idące określenie, ale w każdym razie za człowieka, który wygłasza tezy, które są niesłychanie zbliżone do poglądów Moskwy i jej interesów. Więc to jest jedno. Jeśli chodzi o pana Brauna, Grzegorza Brauna,
to również mam dla niego ciepłe miejsce w sercu, z innych zresztą powodów. I jego hasło, to takie to słynne, że potrzebna jest szkoła, kościół i strzelnica, jest niesłychanie celne i mądre. Natomiast podejrzewam, bo jakoś się zaczął bardzo zmieniać w moich oczach, jak przynajmniej ja obserwuję zmiany, po kandydowaniu na prezydenta. Coś się w nim zmieniło i nie wiem, czy go ktoś, nazwijmy to, za dużo by powiedziane, że steruje, ale go w jakiś sposób pompuje, dlatego, bo zmienił poglądy. Może nie do końca poglądy, ale to, co głosi, to wewnętrzny gdzieś jad przesłania mu zdrowy rozsądek, a wcześniej był człowiekiem o bardzo, bardzo zdrowym rozsądku. Czy wśród amerykańskich elit tworzących pozapolityczne, strategiczne centra sterujące działa niemiecka agentura wpływu? To pytanie od pana Sławomira. Proszę pana, czy działa agentura wpływu? Oczywiście chciałaby działać. To, co my w tej chwili obserwujemy, to jest próba wyzwolenia się Niemiec spod smyczy amerykańskiej. I z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, kto był źródłem kłopotów największego koncernu niemieckiego, czyli Volkswagena? Amerykanie, prawda? Kto jest źródłem największego kłopotu flagowego banku, największego inwestora banku inwestycyjnego w Niemczech, czyli Deutsche Bank? Amerykański Departament Sprawiedliwości, który nałożył grzywnę w wysokości 14 miliardów dolarów, czyli prawie tyle, ile wynosi kapitał rezerwowy tego banku. Jeżeli by musiał zapłacić Deutsche Bank w tej chwili te 14 miliardów dolarów pełne grzywny, no to mamy niezły kryzys i mamy można będzie wtedy patrzeć na, jak to mówił ładnie Greg Zorba, popatrz jaka piękna katastrofa. Więc w drugą stronę mamy awantury sprzed chyba półtora roku czy dwóch lat o podsłuchiwanie telefonu komórkowego Angeli Merkel przez służby amerykańskie. No zrobiła się z tego wielka awantura, wielki wrzask w Berlinie. No i co się okazało? I okazało się, że podsłuch jest absolutnie legalny, bo zgodnie z przepisami, zgodnie z umowami międzynarodowymi, służby amerykańskie mają prawo do pełnej kontroli komunikacji wszelkiej. Komunikacji elektronicznej, pisanej, odręcznie drukowanej, przesyłanej faksem, dalekopisem i tak dalej niemieckiej. I proszę zwrócić uwagę na komunikat Białego Domu po tej aferze. Komunikat Białego Domu brzmiał, był obietnicą, że od tej pory telefon pani kanclerz nie będzie podsłuchiwany. Co nie znaczy, że nie był podsłuchiwany. Był, oczywiście. Nikt nawet nie próbował protestować, że nie był. Był, zgodnie z prawem, zgodnie z umową międzynarodową. Więc także tutaj jest, moim zdaniem, jest po prostu konflikt. Jeżeli nie konflikt, to wręcz prawie, że wojna. Tyle tylko, że cicha. A jeżeli wojna, no to niemiecka agentura wpływu, jeżeli jest w gremiach amerykańskich jakichś bardziej lub mniej oficjalnych, to oczywiście będzie działała na wszelkie możliwe sposoby, no bo w tej chwili nie prowadzi się raczej wojny między dużymi państwami, w które zaangażowane są czołgi, ale raczej informacja i potrzeb, czyli interpretacja informacji. Czy może pan redaktor poświęcić wykład osobie pana Hieronima Ratzingera, jego życiorys i wszystkie działania, szczególnie w czasie okupacji oraz okres po okupacji i klub Bilderberga? Ratzingera czy Rettingera? No właśnie, tu jest chyba, chodzi o Rettingera wyraźnie, o Józefa. No, najprawdopodobniej chodzi panu o kuzynka diabła, jak go nazywał Sikorski, generał Sikorski. Dobrze, chętnie, tylko że proszę mi dać czas, dlatego, bo to jest olbrzymia literatura i nie mówiąc już o tym, że był to człowiek no, bardzo głęboko w różne ciche i tajemne sprawy zaangażowany. Proszę pamiętać, że
No, a pan przede wszystkim niesłychanie odważny. Lądować w jego wieku, skakać na spadochronie do okupowanej Polski, to był wyczyn. Ale skakał do Polski, a obok niego skakał człowiek, który był kurierem i który przywiózł na niego wyrok śmierci. Wyroku śmierci nie wykonano, bo myślano, że jest to pomyłka. Skończyło się na wrzuceniu Rettingera do zrzuceniu go z, bodajże albo z bryczki, albo z sań do lodowatej wody, no, przez co się ciężko przeziębił, ale wyszedł cały. No. A być może dla Europy byłoby lepiej, gdyby było inaczej. To było pytanie, prośba od chyba seminarzystki Sylwa 75. Drugie pytanie od tej samej osoby. W nawiązaniu do pańskich poprzednich wykładów, czy jest to możliwe, że emigranci w Niemczech mogą zostać zapędzeni do Abwehry? Do Abwehry na pewno nie. Imigranci w Niemczech. Natomiast i zapędzeni też na pewno nie. Natomiast mogą być zachęceni i mogą być skłonieni, zachęceni i mogą zostać ochotnikami w Bundeswehrze. Z bardzo prostej przyczyny, że jeżeli te projekty, które są zawarte w Białej Księdze, opublikowanej bodajże miesiąc temu, coś takiego, w każdym razie w tejże Białej Księdze opublikowany jest projekt, aby do Bundeswehra mogła zaciągać, czyli mieć najmitów, zaciężnych żołnierzy, obywateli Unii Europejskiej. No wobec czego takiemu imigrantowi jednego dnia się mówi, słuchaj Ali, ty tutaj masz, dostaniesz i tu leżą dla ciebie dokumenty obywatela niemieckiego albo obywatela innego państwa Unii Europejskiej, wiesz, i dostaniesz je, jak pójdziesz tam trzy ulice dalej do jakiegoś innego biura, bo tutaj jest jego adres i tam się zaciągniesz do armii. Wrócisz, dostaniesz dokumenty, będziesz obywatelem Unii Europejskiej i będziesz służył w Bundeswehrze. To jest możliwe. Kolejne pytanie zadaje pan Mikołaj. To chyba pytanie, które widziałem już dzisiaj, było zadawane poprzedniej wykładowczyni. Pan Mikołaj pyta, czy USA i Wielka Brytania wycofująca się z Unii Europejskiej stawiają na Niemcy i przyszły konflikt z Rosją? Czy Niemcy są stymulowane finansowo? Zaraz, bo ja tutaj czegoś nie rozumiem w pytaniu. Czy mogę prosić o powtórzenie? Bo czy Stany Zjednoczone i Niemcy stawiają na konflikt rosyjsko-niemiecki? Stany Zjednoczone i Wielka Brytania stawiają na konflikt rosyjsko-niemiecki, tak? Tak, czy USA i Wielka Brytania wycofująca się z Unii Europejskiej stawiają na Niemcy i przyszły konflikt z Rosją? Czyli że Niemcy będą rządzić Europą i będą i skonfliktują się z Rosją. Proszę pana, moim zdaniem nikt na coś takiego nie stawia. Dlaczego? Dlatego, że byłoby to bardzo niebezpieczne i dla Wielkiej Brytanii, i dla Stanów Zjednoczonych. Bo po pierwsze, ten konflikt rosyjsko-niemiecki wprawdzie historycznie byłby logiczny, bo ile razy oni już graniczyli. Tylko właśnie, graniczyć muszą do tego, a na razie jeszcze nie graniczą i po drodze jest Polska. Więc jeżeli by doprowadzono do czego bardzo chciano doprowadzić, czyli być może byśmy się tu już musiał dywagację prowadzić, jaka jest nasza sytuacja, ale jeżeli by stało się tak, że Polska zostałaby zgodnie z projektami wysoko postawionych kół, nazwijmy to w ten sposób, i w Moskwie, i w Berlinie, dokonany by został rozbiór i skonsumowany, bo podejrzewam, że rozbiór został zadekretowany, ale jeszcze nie został skonsumowany, to wówczas konflikt rosyjsko-niemiecki byłby historycznie uzasadniony, bo ile razy oba państwa stawały twarzą w twarz, to tyle razy dochodziło do konfliktu. Natomiast gdyby tego nie było, to Niemcy tak potężne dalej byłyby naprawdę zagrożeniem i dla Wielkiej Brytanii, i dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone by zostały zredukowane przez sojusz niemiecko-rosyjski. Stany Zjednoczone zostałyby zredukowane z mocarstwa globalnego do mocarstwa
regionalnego, a nikt nie lubi być redukowany. W związku z czym wątpię, żeby polityka była amerykańska Waszyngtonu prowadziła i była, że tak powiem, zaplanowana na to, żeby zostać na samoredukcję. Amerykanie nie mają na to ochoty. Oni się przyzwyczaili i im wygodnie i im dobrze z tym, że są mocarstwem globalnym. Także póki co będą starali się zostać mocarstwem globalnym dalej. Natomiast Wielka Brytania, no to nie zapominajmy, że to jest niezatapialny lodniskowiec amerykański z jednej strony, z drugiej strony jednak obowiązują stare porozumienia o stosunkach specjalnych brytyjsko-amerykańskich, co w głównej mierze na razie jest dzisiaj, to jest sprowadzone do współpracy służb obu krajów. Czy doktor Brzeski mógłby powiedzieć coś na temat finansowania działalności organizacji Odessa? Pyta Dan Krop. Proszę pana, organizacja Odessa najprawdopodobniej była finansowana ze skarbów SS, czyli z niezależnego i poza obiegiem, bo pamiętajmy to, co dzisiaj mówiłem. Bank Rzeszy współpracował. Bank Rzeszy był narzędziem. Bank Rzeszy jest odpowiedzialny za krwawe złoto SS, ale pieniądze nie płynęły do kasy Banku Rzeszy, tylko do kasy SS. I SS dysponowało, zresztą taki był plan Himmlera, żeby zrobić państwo w państwie niejako. W związku z czym dysponowało własnymi pieniędzmi, wygospodarowanymi, nazwijmy to, w obozach koncentracyjnych i mogło i przerzucało zresztą, ja podejrzewam, że to co popłynęło do Argentyny, to wówczas jeszcze służba wywiadowcza amerykańska OSS nie zdawała sobie sprawy z tej rozdzielności i uważała, że to jest po prostu niemieckie skarby, które płyną do Argentyny, ale to były skarby SS. I takie jest moje podejrzenie, że tylko tam nie było tej adnotacji, bo poza tymi dokumentacji nie ma na te przerzuty niemieckiej dokumentacji, znaleziono zresztą trochę później, ale nie wiadomo, czy to były, ten przerzut był ze skarbu państwa, nazwijmy to, czy ze skarbu SS. Moim zdaniem ze skarbu SS. I to miało za zadanie utrzymać później Odessę, między innymi. Te pieniądze były przeznaczone między innymi później dla Odessy. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie zadaje Cyberradio. Jak się ma skala rabunku niemieckiego do skali rabunku radzieckiego na ziemiach polskich i w innych krajach? Proszę pana, rabunek niemiecki był pierwszy. No to spili śmietanę, nazwijmy to brutalnie. Rabunek sowiecki był późniejszy, był bardziej totalny. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy traktowali terytoria okupowane jako coś zajętego, ale które ma przynosić dochód. Dlaczego? Dlatego, bo są, proszę pana, dwa cele wojny tylko. Nie ma więcej. Wojnę prowadzi się po to, żeby długoterminowo zająć jakieś terytorium i podporządkować sobie ludność, żeby pracowała dla tego, który podbił to terytorium i przynosiła mu profity, okupantowi profity. I taki był model niemiecki. I drugi model to jest krótkoterminowe zajęcie terytorium, złupienie go i uprowadzenie ludności w niewolę. No, w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej nie całą ludność uprowadzono w niewolę, ale złupiono dokumentnie, że póki było można, to łupiono. Także najciekawsze rzeczy zrabowali Niemcy, totalnie zrabowali Sowieci. O. Pan Tomasz pyta, czy złoto SS trafiało podczas wojny do Szwecji, Hiszpanii, Portugalii? Trafiało, proszę pana, do Portugalii. Najprawdopodobniej trafiło w niewielkich ilościach do Portugalii. Ale za pośrednictwem Szwajcarii. Najwięcej poszło do Szwajcarii. Do Szwecji poszły tylko niewielkie ilości, to głównie złota III Rzeszy. A jeśli coś było tam ze złota SS,
to najprawdopodobniej było to złoto właśnie to zakamuflowane, to znaczy przetopione i zostały na tych sztabach wybite przedwojenne sygnatury, w związku z czym nie zawsze można było to zidentyfikować. Szwajcarzy zresztą byli, przepraszam, Szwedzi byli zresztą pierwszym państwem, które po wojnie stwierdziło, tak, myśmy przejęli jakąś tam część złota w ramach rozliczeń, żeśmy otrzymali za nasze dostawy tam łożysk kulkowych przede wszystkim i rudy żelaza i jesteśmy gotowi to zwrócić i zwrócili. Szwedzi to zwrócili uczciwie. No, mniej więcej uczciwie. Ale pierwsi i w największym procencie. Natomiast Portugalczycy się bardzo długo wozili, zanim jakikolwiek zwrot nastąpił. I to też nie w pełni, bo tam argumentowali na różne sposoby, że oni tego nigdy nie, że oni to przyjęli w dobrej wierze, że to były rozliczenia za kontrakty, które oni wypełnili i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o Hiszpanów, to było to mocno skomplikowane, raz ze względów politycznych, dlatego że to wszystko, ta komisja trójstronna składała się z przedstawicieli Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Sowieci byli z tego wyłączeni. A ponieważ po wojnie Hiszpania była z punktu widzenia politycznego dla trzech mocarstw zwycięskich bardzo ważna, żeby została wpisana w Europę, tą nazwijmy to demokratyczną mniej lub bardziej, ale w każdym razie była sojusznikiem, a nie okupowanym przeciwnikiem, zresztą była neutralna i to w miarę uczciwie od pewnego momentu po otrzymaniu odpowiednich gratyfikacji ze strony wywiadu brytyjskiego, generałowie hiszpańscy zaczęli się cichutko skłaniać ku jednak sojuszniczym koncepcjom, a nie państw osi. A po wojnie to Hiszpanie skonfiskowali majątek niemiecki, który, a dobrych parę lat po wojnie, także był czas na ewakuację go dalej, ale skonfiskowali majątek niemiecki znajdujący się głównie nieruchomości na terenach Hiszpanii. No i z tych konfiskat na dobrą sprawę zwrócili to, co powinni zwrócić w złocie. Ale wyduszono z jednych i z drugich po dużych różnych naciskach mniejsze lub większe kwoty i one trafiły do tak zwanego złotego garnka w Trójstronnej Komisji do spraw restytucji złota monetarnego, tak to się ładnie nazywało, przy czym definicji złota monetarnego nie była do końca jednolita w Wielkiej Brytanii i Francji z jednej strony, a w Stanach Zjednoczonych z drugiej, stąd, jak, o których wspominałem, te różnego rodzaju spory międzyalianckie i międzyresortowe. Jaka była korzyść netto z tego rabunku? Czy są takie szacunki? Pyta Cyberradio. Nie znam takich szacunków, jaka była korzyść netto. Bo co, chodzi panu o to, jaka była przy złocie SS, jakie były nakłady na utrzymanie obozu koncentracyjnego, które odjęto od wartości złota i kosztowności walut i reszty, które tak przejęto. Z tego pytania to tak wynika, proszę pana, nie znam takich szacunków, ale mogę panu podać przykład. Jedno z gett, które likwidowano na rosyjskich terenach, to po rozstrzelaniu przeszło 10 tysięcy Żydów w tym mieście, bo tam po prostu getto było już przeludnione do maksimum, więc wyprowadzono około 10 tysięcy ludzi i rozstrzelano. A następnie Judenratowi, czyli radzie samorządowi tego getta, kazano zapłacić rachunek za amunicję zużytą. I kolejne mamy pytanie od Cyberradia. Panie doktorze, kiedy wykład o służbach specjalnych Anglii, obecnej Anglii i Stanów Zjednoczonych? Czy przewiduje pan w najbliższym czasie? Proszę pana, a skąd mi pan dostarczy dokumenty? Ja bym to chciał, sam bym chętnie, radośnie je przeczytał. Proszę pana, na to, żeby wyciekły, żeby do archiwum przeszły dokumenty, to jak pan widzi, dokumenty z lat II wojny światowej są do dzisiaj nieodtajnione.
Mnóstwo dokumentów jest nieodtajnionych. Do mniej więcej 60 roku to tych dokumentów jest sporo. Później to już są tak jak gdyby wybiórczo i należy się o to starać, korzystając z możliwości prawnych, jakie daje dostęp do obywatelski dostęp do dokumentów. I można je wydostać i wycisnąć z archiwów. Ale to jest... Ciężko by mi było wyciskać z archiwum, proszę pana, w Stanach Zjednoczonych i również w Wielkiej Brytanii, gdzie nie jest to takie łatwe. Więc o współczesnych operacjach tych służb to mogę tylko mówić to, co po prostu wyciekło. Być może uda mi się któregoś zdobyć trochę więcej informacji, to wtedy byłby to pewnie dla pana, dla pytającego bardzo ciekawy wątek, a mianowicie o kanale, już właśnie zapomniałem, o, w każdym razie o kanale komunikacji, o kanale Gawriłowa. Gawriłow to był rosyjski poeta i jego imieniem nazwano kanał tajnej komunikacji, przyjacielski jak najbardziej, przywódcy i kawiorze na ogół, między wywiadem zagranicznym KGB, czyli pierwszym zarządem głównym KGB, a Wydziałem Operacyjnym CIA. Panowie w momencie, kiedy po obu stronach zaczęły być sytuacja, która była niewyjaśniona do końca, a groziła poważnymi konfliktem, to wtedy podnosili słuchawkę i prosili o spotkanie i to się spotkanie odbywało tak zwanym kanałem Gawriłowa, tak to się nazywało, dlatego że obie służby, owszem, szczypać się było wolno, ale bardzo poważnie walczyć ze sobą to nie. Także niektóre operacje pokazywane w 007 Jamesa Bonda były jednak nie do wykonania w rzeczywistości, a przynajmniej na pewno nie w rzeczywistości od 70 lat w górę. I być może z tego co nieco wycieknie, bo to jest bardzo ciekawe, tam są, na razie mam dwa źródła o tym kanale Gawriłowa, w związku z czym jak jeszcze zdobędę trochę, no to wtedy był to całkiem niezły wykład. Kolejne pytanie zadaje Stas Jastes. Czy mógłby pan doktor powiedzieć coś o zagrożeniu kryzysem finansowym związanym z Deutsche Bankiem? Proszę pana, jest to bardzo poważny kryzys finansowy, albowiem Deutsche Bank, tak jak mówiłem, jest największym bankiem inwestycyjnym w Bundesrepublik. Jeżeli on padnie, no to nie wiadomo, co będzie. Jeżeli padnie, a proszę pamiętać, że w nocy z czwartku na piątek akcje straciły 9%. Odbiły sobie trochę potem w ciągu piątku popołudnia, kiedy szef tego dyrektor wykonawczy tego banku, prezes wykonawczy tego banku zapewnił, że wszystko jest w porządku i bank jest stabilny i tak dalej, i tak dalej. Ale od początku roku Deutsche Bank stracił mniej więcej, akcje Deutsche Banku straciły około połowy wartości. Deutsche Bank się ledwie przeczołgał przez ostatni wiosenny bodajże test sprawnościowy banku, który został w Europie przeprowadzony. Także to jest... A z kolei szef takiej komisji ministrów finansów, Holender, straszne ma nazwisko, a nie mam głowy do nazwisk, Holender, który dwa dni chyba temu powiedział, że nie będzie żadnej pomocy i nie można udzielać, rząd niemiecki nie może udzielać pomocy temu bankowi, a to jest przecież flagowy bank, no Deutsche Bank, to nie może udzielać żadnej pomocy, bo Deutsche Bank musi sobie ze swoimi kłopotami uporać się samemu. No zobaczymy, no. Będzie za parę dni, pewnie będzie wiadomo. I pytanie zadaje Apes Cornelius. Czy coś panu wiadomo o roli Anglii w wojnie w 1920 roku? W książce Jak bolszewicy okradli Rosję, wydanie UJ, Armia Czerwona nacierała na Polskę, transportując zaopatrzenie pociągami produkowanymi w Anglii. Kontrakt podpisany przez Krasina z City opiewał na 1700 lokomotyw wraz z niezbędnymi
akcesoriami oraz polecenia z Londynu do dockerów brytyjskich na całym świecie, od Indii Wschodnich do Londynu, zablokowania w portach brytyjskich wszystkich transportów dla armii polskiej. Dobrze, więc proszę pana, proszę sprawdzić daty. Kontrakt Cassina nie mógł być realizowany w 2020 roku. Później tak, ale nie w 2020 roku. Być może te lokomotywy, które zakupił Cassin, zastąpiły te lokomotywy, które zostały w kampanii 2020 roku zniszczone. I to jest całkiem możliwe. Jeśli chodzi o strajk dockerów i blokadę dockerów wszędzie, to zrobił to skomunizowany Związek Dockerów Brytyjskich, jak najbardziej, i w ogóle, a patronat medialny miał Daily Herald, dziennik Daily Herald, który z kolei był finansowany wówczas przez CK, i w każdym razie, nie, przepraszam, przez Komintern, no, niewielka różnica, jeśli chodzi o operacje zagraniczne, ale w każdym razie przez Komintern, i był zastępca redaktora naczelnego, chyba to był zastępca redaktora naczelnego, który Daily Herald, który przewoził, bo był finansowany przy pomocy głównie diamentów, brylantów i diamentów, i był, które on przywoził najczęściej w czekoladkach. I przywoził je z Danii do Londynu, a było tego tyle, że jak śmiano się, wszyscy żydowscy jubilerzy w Europie zjechali się do Londynu, żeby kupić. I strasznie się dziwiono później w Moskwie, skąd Brytyjczycy wiedzą, bolszewicy się dziwili, skąd Brytyjczycy wiedzą, że te wszystkie brylanty, które się nagle pojawiły na rynku w Londynie, to one są z Rosji. No, z bardzo prostego powodu, że rosyjscy jubilerzy, i był tak zwany rosyjski szlif diamentów. I te diamenty były oszlifowane charakterystycznym rosyjskim szlifem. W związku z czym MI5, czyli służba kontrwywiadowcza, była doskonale zorientowana w tym, że te diamenty, które tu się nagle pojawiły na rynku w Londynie, pochodzą z Rosji. Poza tym tegoż pana redaktora nie podejrzewano go przez długi czas, chociaż oczywiście wiadomo, i podejrzewano go o tendencje lewicowe, ale nie przewidywano, że on jest przemytnikiem diamentów i że on przywozi te pieniądze dla Daily Herald. Ale diamenty przychodziły do Londynu, w Londynie je sprzedawano, podatki zostały zapłacone w Wielkiej Brytanii, wszyscy byli zadowoleni. Ale natomiast ta blokada się udała, znaczy do pewnego stopnia się udała, ale była skuteczna, i zablokowano transporty, statki z amunicją dla Polski. No, gdyby nie Węgrzy, no to byśmy byli naprawdę w bardzo dużym kłopocie. Pan Tomasz Esz pyta, czy złoto złupione przez SS podczas wojny było łapówką, która pomogła przetrwać SS-manom po wojnie? Proszę pana, to nawet więcej niż łapówką. To było nie źródło utrzymania, ale źródło odbudowy znaczenia byłych SS-manów. Ja teraz nie pamiętam jednego z ludzi, który był z Lublina, z tego dystryktu, z lubelskiego, z Lublina, który został później, po wojnie, jednym z pierwszych miliarderów niemieckich. Bo on otworzył sieć sklepów, marketów, sklepów spożywczych po wojnie. I czy były to wszystkie? Bo wiadomo, że on przywiózł z Polski te pieniądze, głównie złoto. Ale teraz, czy przywiózł prywatnie, bo je przekręcił? Czy przywiózł dlatego, że był w ramach, o czym już tutaj mówiłem, skąd się wziął cud gospodarczy, że był cały projekt i cały plan SS przerzucenia majątku, patentów, najcenniejszych ludzi
do krajów neutralnych i dalej, którzy mieli tam potworzyć firmy, które to firmy w oparciu o majątek przerzucony z III Rzeszy do krajów neutralnych i dalej, w oparciu o ten majątek przywiozłyby ten majątek do Niemiec w odpowiedniej chwili po wojnie i już jako absolutnie czyści nieniemieccy inwestorzy prywatni zainwestowali w gospodarkę niemiecką. I taka operacja była prowadzona i się w dużej mierze powiodła. W związku z czym, czy ten pan, bodajże jego nazwisko było Becker, ale nie chcę w tej chwili pomylić się, więc czy ten pan za wiedzą swoich przełożonych, a mając głowę do interesów, wywiózł ten majątek, no nazwijmy to zakisił go bodajże w Hamburgu czy w Bremie i po wojnie otworzył tą sieć, czy było to jego prywatna inicjatywa, to znaczy ukradł swoim mocodawcom z SS, bo powinien przekazać do działu administracji gospodarczej. Tego nie wiem. I bardzo wątpię, czy udałoby się to teraz w jakiś sposób ustalić. Natomiast na pewno cały majątek, który został zabrany ludziom, z którego zostali obrabowani ludzie między rampą a rozebraniem się przed komorą gazową oraz po zagazowaniu, to ten cały majątek był przeznaczony dla SS, na jego potrzeby. Kolejne pytanie od pana Tomasza. Volkswagen wypłaci swym dealerom w USA ponad $1 miliard za straty spowodowane aferą spalinową. Na jakim etapie jest amerykańsko-niemiecka wojna informacyjna? Na etapie wielkiej przyjaźni, proszę pana. Oficjalnie mamy wielką przyjaźń. A informacyjnie, no to tak jak mówię, amerykański Departament Sprawiedliwości rąbnął grzywnę $14 miliardów Deutsche Bank i amerykańskie odpowiednie agencje rządowe, no, że tak powiem, skutecznie kładą Volkswagena na razie. No. A przynajmniej robią mu dużą przykrość finansową. No. Więc to jakoś tak mi pasuje, że to nie jest tak przypadkowe. No. A z kolei Niemcy chcą się na wszelkie możliwe sposoby wyzwolić spod kurateli amerykańskiej. No i budują, żeby nie było NATO, to budują euroarmię, tak? Cały czas się zastanawiam, mam trzy wątpliwości podstawowe. Jaka będzie komenda w euroarmii? Bo jeżeli będzie nie angielska, to na czort te ci wszyscy oficerowie we wszystkich armiach europejskich uczyli się angielskiego. A jeżeli będzie angielska, no to kto ją będzie wydawał? Co Amerykanie i Brytyjczycy? Nie, no bo ani jednych, ani drugich nie będzie tak w tej euroarmii. A może niemiecka będzie? No nie wiadomo, no ale to nowego języka się uczyć, więc to jest pierwsze. Jaka będzie komenda i jaki język będzie tej euroarmii? Drugie, na co żołnierze będą przysięgać? Na 27 gwiazdek, tak? No bo i obowiązuje przysięga wojskowa, no bo no, normalnie to armia służy narodowi, żołnierze służą narodowi i swojemu państwu, a tak? A może to będzie armia zaciężna? No nie, wie pan, rzucić pomysł to jest bardzo łatwo, ale później, żeby to jakoś skonkretyzować, to bardzo trudno. I trzecia wątpliwość moja to jest, no i kto tam będzie służył? No bo co, rzeczywiście imigrantów do tego wezmą tylko? No bardzo wątpię, żeby polscy żołnierze mieli poza nielicznymi, to mieli ochotę służyć pod niemiecką komendą. No jakoś tak mi się to nie klei. No. Francuscy też raczej by tam chyba nie poszli, no bo to tak pachnie wszystko Waffen-SS. No. Nie da się ukryć. No tam były wszystkie nacje z wyjątkiem Polski. No. Hinduski były przecież, była, nie pamiętam, pułk chyba hinduski był. A już nie mówię o dywizji muzułmańskiej, no, która była z muzułmanów złożona. Sam wielki mufti Jerozolimy namawiał, błogosławił i tak dalej, i tak dalej. No więc to tylko Waffen-SS się kojarzy z taką euroarmią. No. Pytanie od pana Szymona.
Czy dr Brzeski słyszał o powstaniu fundacji POINT, pisane PO i duże NT? Deklarują się jako polska instytucja o charakterze informacyjno-analitycznym. Jeśli tak, to proszę o opinię. Nie słyszałem o takiej, ale jeżeli pan to za chwileczkę sobie odczytam z pańskiego pytania i sobie postaram się czegoś o nich dowiedzieć. Dlatego, bo w tej chwili jest olbrzymi atak informacyjny i organizacyjny, ale to jest wojna informacyjna, czyli liczba małych organizacji pozarządowych powstających w Polsce, zwłaszcza na terenach wiejskich, jest niewiarygodna wręcz. To są dziesiątki w każdym powiecie. Małych organizacyjek w rodzaju kobiety wsi A i B. Kto je sponsoruje? Organizacja polsko-amerykańska. Kto sponsoruje organizację polsko-amerykańską? Amerykańska Organizacja do Spraw Polskich. Kto sponsoruje organizację amerykańską do spraw polskich? Inna organizacja sponsorująca kontakty zagraniczne. Jak się popatrzy do skład rady programowej takiej organizacji, tej sponsorującej działania zagraniczne, sponsorującej organizację amerykańską do spraw polskich, która sponsoruje organizację polsko-amerykańską, która sponsoruje organizację kobiety wsi A i B, się okazuje, że tam jest pan na przykład pan Zbigniew Brzeziński, pan Andrew Nagorski, czyli Nagórski, były korespondent Newsweeka w Warszawie, i parę innych nazwisk, które to jak się popatrzy na listy takich nobliwych panów uważających się, co to od czasu do czasu zbierają się na spotkanie spod znaku Kielni i tam tego, no nie cyrkla, czy cyrkla i Kielni, od czasu do czasu się spotykają, no to są w tej radzie takiej organizacji. I to wszystko w tej chwili, te takie dziwne organizacje, za pomocą małych, Fundacja Historyczna Wsi C. I ja się pytam, to są wszystko organizacje pozarządowe, kto im napisał statuty? Sołtys? I ten statut został zatwierdzony, tak? To nasi polscy sołtysi, nic im nie ujmując, mają taką wiedzę prawną na temat rejestracji organizacji pozarządowych? Wątpię. A tego jest dużo. Więc i tego jest, co więcej, tego jest, już są struktury powiatowe, już są struktury podobno wojewódzkie, a mam sygnały z raz, dwa, trzy, z sześciu województw, że tam to jest bardzo obecne. Czyli to jest aktywizacja polskiej wsi, dlatego że to jest wybieranie i selekcjonowanie aktywnych ludzi. Ludzi aktywnych i ambitnych. Elementu ludzkiego ambitnego i aktywnego. No i potem można ich odpowiednio podsterować. W związku z czym mówię, że wracam, jesteśmy obiektem bardzo ostrego ataku informacyjnego. No i nie dziwota, dlatego że idziemy w poprzek bardzo wielu planów. Już nie tylko geopolitycznie tutaj, ale poza tym, nazwijmy to ideologicznych planów i planów urządzania naszego świata. To było agresji informacyjnej. Teraz pytanie dotyczące agresji potencjalnej energomaterialnej. Pan Tomasz pyta, na ile realnie Polsce grozi agresja energetyczna ze strony Rosji? Czy Polska nie jest dezinformowana strategicznie przez USA w celu kontroli przez nią Europy Środkowej? Proszę pana, nie można dzisiaj już mówić w ogóle o strategicznym dezinformowaniu czy niedoinformowaniu. Można mówić natomiast o strategicznej agenturze wpływu. I jeżeli się u nas czegoś nie widzi lub nie chce widzieć,
No to ja na to nic nie poradzę, dlatego, bo widać, mnóstwo rzeczy widać. Czym jesteśmy zagrożeni? Oczywiście, że jesteśmy zagrożeni, tyle tylko, że mamy możliwości obrony. Czy wykorzystamy? Bo mamy modelowe. Ja nie jestem wojskowym, w związku z czym się nie znam, nie byłem nawet szkolony wojskowo, w związku z czym się nie znam na różnych drobiazgach wojskowych. Ja patrzę na modele. I my mamy, modelowo jesteśmy zagrożeni, modelowo możemy się obronić. Możemy się obronić czymś takim jak strategią jeża. To znaczy podniesieniem do maksymalnych granic ceny ewentualnej chęci zaatakowania nas energetycznego. To jest jednym z elementów tego, jest na pewno obrona terytorialna. No ale to wykracza, że tak powiem, poza dzisiejszą dyskusję, bo jeżeli pan ma ochotę zajrzeć do internetu, to polecam panu wpisać słowo strategy angielskie, A2 łamane przez AD. No i tam otrzyma pan mnóstwo informacji na temat rosyjskiej strategii, która geograficznym zasięgiem obejmuje również Polskę. Czyli to jest, ta drugo to AD, to jest od access denial, czyli zakaz wstępu. I to, co w kategoriach energetycznych Rosjanie w tej chwili tworzą, to jest zakaz wstępu na rejon, właściwie na rejony, na rejon, który jeszcze do niedawna był ich strefą wpływu. Innymi słowy mówiąc, Europa Środkowo-Wschodnia ma zostać objęta z bazy i terenów z obwodu kaliningradzkiego. Wydaje mi się, że Tomasz Esz jest specjalistą od Kaliningradu, oraz z terenu Krymu, i po to podobno Krym zajęli Rosjanie, żeby całą Europę środkowo-wschodnią objąć tym systemem, czyli tą strategią zakazu wstępu, że na Bałtyk i na Morze Czarne, a jeżeli się dogadają z Turkami, to jeszcze za Dardanele na Morze Śródziemne, nikt nie będzie miał bez ich zgody wstępu. Po prostu tam to są całe systemy rakietowe, radarowe i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest wojna energetyczna zdecydowanie. Polecam panu to poszukanie sobie w internecie materiałów na ten temat, a nie brakuje. Ciągniemy temat amerykańsko-niemiecki. Jak pan skomentuje obecne starania polskich władz o sojusz z USA, a wywiad z panem Friedmanem, który twierdzi, że głównym partnerem USA w Europie są Niemcy, to też pyta Sylwa75. Dobrze, no każdy może mówić, że nie znam tego wywiadu pana Friedmana, więc w związku z czym trudno mi jest powiedzieć. Poza tym proszę pamiętać o jednej rzeczy, że jest rozdźwięk w Waszyngtonie między Waszyngtonem politycznym a Waszyngtonem wojskowym. W związku z czym należy przymierzać się kto co chce, dlatego że wojskowi patrzą na to wszystko inaczej. Politycy są odrobienia polityki i patrzą inaczej, od, że tak powiem, stref wpływów i tak dalej. A wojskowych interesuje jedno, czy my damy radę zablokować, damy radę przerzucić, możemy coś zrobić, czy nie możemy coś zrobić. Będziemy się mogli bronić lub atakować, czy nie będziemy się mogli bronić lub atakować i trzeba się wycofać. I tutaj żadna w tej chwili decyzja polityczna, jeżeli wojskowi by powiedzieli, musimy się wycofać i nic nie zrobimy, no to żadna decyzja polityczna, no to nikt nie przekona po prostu, no i co z tego, no podejmijcie sobie decyzję, jaką chcecie, politycy, a my i tak nie jesteśmy tego w stanie wykonać. Co jest kłopotliwe, to jest to, że właśnie czy my, mając sojusz, no i co z tego, że będziemy mieli sojusz, do sojuszu trzeba dążyć. Natomiast nie należy wierzyć w to, że sojusznicy pomogą. Trzeba liczyć na własne siły i tworzyć warunki, stworzyć warunki, żeby samemu bronić się jak najdłużej. Poza tym, przepraszam, no to w jakim tempie mogą Rosjanie dzisiaj, gdyby wystartowali z Kaliningradu, wkroczyć do Warszawy? 3 dni?
4 dni? 3 godziny. No, w 3 godziny to ja nie wierzę, żeby przyjechali, bo to tak się szybko nie da. Nawet te szybkie czołgi drogowe rosyjskie są, tak szybkie nie są. Ale z terenu Kaliningradu, więc... Ale to jest tyle. A w jakim tempie mogliby Amerykanie tutaj, że tak powiem, podrzucić nam coś do obrony w przypadku konfliktu? To jest 2 tygodnie, 3 tygodnie, prawda? O ile nie miesiące. W związku z czym my musimy popatrzeć realistycznie. My musimy się zacząć myśleć o tym, nie co ktoś dla nas zrobi, tylko co sami dla siebie możemy zrobić. No inaczej nie ma rady, no. Mamy jeszcze kilka pytań. Ja proponuję przyjąć teraz taką formułę, bo szkoda, żeby one nie wybrzmiały, ale ponieważ nam się kończy czas, to proponuję pytanie i od razu odpowiedź i przechodzimy do następnego. Przyspieszamy. Luk Woszczu, pytanie trochę off topic. Jaki pan doktor Brzeski ma pogląd na czarny protest? To będzie to w poniedziałek, tak? To jutro, tak? Czy nie, pojutrze. To damy obrane na czarno, tak? No to jest emanacja, żeby było tak, jak było. No. Cyrk na kółkach. No. Taki jest mój pogląd na to. Inaczej, ponieważ ja jestem z pierwszego wykształcenia zootechnikiem, jest to przeciwny biologii cyrk na kółkach. Kolejne pytanie zadaje Stas Jastes. Mówił pan kilka lat temu na temat sojuszu izraelskich i niemieckich służb w celu realizacji antypolskiej polityki historycznej. Czy mógłby pan powiedzieć, jak to wygląda obecnie? Jakie perspektywy się przed nami rysują w tym zakresie? Proszę pana, perspektywa jest taka, że będziemy nadal atakowani i nadal będzie wybielanie Niemiec. Problem polega, odpowiedź moja jest, jeżeli my na to nie pozwolimy, no to nie będzie tego. Co pan myśli na temat obietnic Donalda Trumpa dla Polonii? To pytanie zadaje Donald von Tusk. Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Jaki był cel rozczłonkowania wywiadu pomiędzy różne organizacje niemieckie podczas II wojny światowej? Czy Polska czasem nie wprowadza w tym zakresie niemieckie standardy? To pytanie zadaje Tiglat Pilesari, taki pseudonim. Niemcy nie mieli rozczłonkowanego wywiadu. Znaczy mieli rozczłonkowany wywiad, ale znowu nie aż tak bardzo. I to była pozostałość po I wojnie światowej i po Republice Weimarskiej, bo tak było. A później do tego doszło jeszcze Sicherheitsdienst i wywiad partyjny i tak dalej, i tak dalej. Które później skomasowano. Dlatego, że Abwehrę przejęło Sicherheitsdienst i Abwehra poszła pod jako departament wywiadu wojskowego, ale zarządzany przez Himmlera po usunięciu Canarisa. Więc myśmy mieli w Polsce przed wojną bardzo dobry układ, dlatego, bo jeżeli są więcej niż jedna służba, to jest rywalizacja. W Rosji sowieckiej i w Rosji carskiej początek, ale tam było wtedy wywiad wojskowy, zajmował się tylko i wyłącznie sprawami wojskowymi i był stosunkowo słaby. Natomiast już po rewolucji bolszewickiej istnienie dwóch służb wojskowej i cywilnej, czyli KGB i GRU, czy tam wcześniej ČK i GRU, bo GRU było zawsze, a tam się szyldy zmieniały. No, Razwied UPR był na samym początku. Razwiedywatelnoje uprawlenie to było na samym początku, potem przez GRU i potem już GRU szło cały czas. Natomiast wszystkie te zmiany, te cywilne służby, to chodziło przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo prostą sprawę. Obie służby miały się żreć i żyć jak pies z kotem i jak pies z kotem żyją do dzisiaj, a partia miała być rozjemcą. I obie miały służyć partii. I partia raz szczuła GRU na KGB, powiedzmy umownie, a raz KGB na GRU. I koniec końców
przy rozpadzie Związku Sowieckiego KGB wykolegowało GRU i spiło śmietanę. Teraz GRU to odzyskuje, a teraz rozjemcą jest prezydent. A struktura, a model został ten sam. Kiedyś była partia i pierwszy sekretarz generalny i biuro polityczne, a teraz prezydent. I na tym się sprawa kończy. Jest tak samo, jak są dwie służby, to będą żyły jak pies z kotem, bo będą rywalizowały, bo muszą rywalizować. No i musi być jakiś rozjemca. No to tym rozjemcą jest w tej chwili prezydent, a taki model nie jest najwygodniejszy. I ostatnie pytanie do dzisiejszego wykładu. Czy mógłby pan wskazać wiarygodne źródła, które nie są na cenzurze, na temat metodyki i zasad przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego RP? To pytanie od Bartosza K. Proszę pana, źródeł jest sporo, tylko teraz jest sporo ciekawych publikacji w takim miesięczniku, kwartalnik, który jest archiwalny, a który był w Rembertowie wydawany przez Centralne Archiwum Wojskowe, przez CAW. I tam były różne opracowania na temat dwójki. I ja mogę obiecać tylko jedno, że jeżeli gdzieś, jak pan prześle, albo jak tutaj jest pański adres e-mailowy, to panu przyślę. Jest Banacha książka, Zasady pracy drugiego oddziału Sztabu Generalnego, bodajże taki jest tytuł. Ona została wznowiona, została wydana przed wojną, a była wznowiona gdzieś jakieś 10 lat temu, 8 lat temu, coś takiego. I są prace o radiowywiadzie, są prace o Jeniec dla informacji, radiotelegrafista jako źródło informacji, Jeniec jako źródło informacji i tak dalej, to są przedwojenne prace. Ale żadnych metodologicznych, żadnych podręczników. Jest gdzieś w bibliotekach na coś, na co ja nie potrafiłem tego znaleźć, a chętnie bym to znalazł, podręcznik dla podoficerów policji przedwojennej. Dla szkół podoficerskich policji przedwojennej. Jest to podobno niebywałej klasy podręcznik, świetny i bardzo interesujący i niesłychanie fachowy. Ale ja do niego nie trafiłem, ja tylko wiem o tym z opowiadań, że istnieje oraz z tego, że był cytowany, ale nie udało mi się go nigdy znaleźć. Bardzo dziękujemy panu doktorowi za dzisiejszy wykład, za odpowiedzi na wszystkie pytania, a naszym seminarzystom za to, że pytania dopisały wyjątkowo. Spotykamy się 19 listopada. Czy tak jakąś jest zajawkę może pan... Ja bym chciał na 19 listopada, albowiem jest to rocznica pana Józefa Koseckiego, śmierci, chcę przygotować terminologia wojny informacyjnej w ujęciu docenta Józefa Koseckiego. To znaczy, będzie to wykład nudny i byłby chyba najlepszy w wersji pisanej, ale nic na to nie poradzę. Są wykłady w wersji mówionej, bo będzie mnóstwo definicji. Bo będę starał się to jakoś napisać atrakcyjnie, ale tam będą definicje. Co jest co do czego służy i jak się nazywa przede wszystkim, bo w tej chwili jest powszechne zamieszanie i ludzie mylą wojnę informatyczną, czyli agresję wobec hardware'u i software'u z wojną informacyjną, to znaczy tam, gdzie jest tylko informacja, a czy to jest hardware, software, czy napisane, że tak powiem, piórkiem maczanym w kałamarzu, to gęsim piórem maczanym w kałamarzu, to naprawdę nie gra roli. Bardzo serdecznie wszystkich w takim razie zapraszamy na 19 listopada, a za chwilę zapraszamy na spotkanie z Krzysztofem Karoniem, naszym dzisiejszym gościem specjalnym. Prosimy o chwilę cierpliwości. I widzimy się za 5 minut. Do zobaczenia.